W tej lekcji opowiem Tobie o dwóch kolejnych ważnych elementach języka Ruby, jakimi są przedziały i wyrażenia regularne. Przedziały reprezentują pewien ciąg wartości. Ważne jest to, że ten ciąg jest ciągły, to znaczy mogą być to np. liczby od 1 do 5, albo litery od A do Z. W języku Ruby przedziały konstruujemy z wykorzystaniem dwóch kropek lub trzech kropek. I za chwilę w konsoli Rubiego pokażę Tobie, w czym tkwi różnica. Są trzy takie podstawowe zastosowania przedziałów. Są nimi sekwencje. Przedziały możemy wykorzystywać w konstrukcjach warunkowych, których jeszcze nie omówiliśmy, ale pokażę Tobie to na przykładzie oraz jako interwały. Przejdę teraz do konsoli Rubiego i pokażę Tobie, jak się tworzy przedziały. Tak, jak mówiłem, przedziały tworzymy z wykorzystaniem dwóch kropek, podając. Od jakiej do jakiej wartości przedział ma być wygenerowany? Na przykład od 1 do 5 albo z wykorzystaniem 3 kropek od 1 do 5. I teraz jaka jest różnica? Jeśli podamy dwie kropki, to zostaną wygenerowane liczby 1, 2 3 4 aż do 5, a jeśli podamy trzy kropki, to będą to tylko 1, 2, 3 i 4. Żeby sprawdzić, jakie wartości ten przedział tak naprawdę generuje, możemy na nim zastosować metodę tu a, która przekształci przedział w tablicę. Na przykład 1 do 5 tu a, albo z wykorzystaniem trzech kropek od 1 do 5. Przedział posiada też bardzo fajną metodę, która umożliwia na sprawdzenie, czy dana wartość w tym przedziale się znajduje. Jest to metoda include. Na przykład sprawdźmy, czy 6 znajduje się w tym przedziale. Nie znajduje się. To, co właśnie pokazałem, to jest zastosowanie przedziałów jako sekwencje, np. od 1 do 5, albo zróbmy przedział składający się z liter od A do Z. Kolejnym zastosowaniem przedziałów jest ich wykorzystanie w instrukcjach warunkowych. Ich, co prawda, jeszcze nie omówiliśmy, będzie to dopiero w kolejnych lekcjach, ale chciałbym Tobie podać przykład, jak to wygląda. Zróbmy sobie jakąś zmienną. Która powiedzmy przyjmie wartość 7, i następnie możemy użyć instrukcji warunkowej CASE, która sprawdzi, czy ten score mieści się w określonych przedziałach. Na przykład, jeśli score jest w przedziale od 1 do 5, wówczas wyświetl pewną, pewien tekst. Dajmy na to 1, a jeśli jest w przedziale od 7 do 10, wówczas wyświetl tekst 2. Tak, jak widzimy, został wyświetlony, wygenerowany tekst 2, ponieważ nasza siódemka jest oczywiście w przedziale od 7 do 10. Trzecim zastosowaniem są interwały, czy też pewne zakresy i możliwość sprawdzania, czy dana wartość w tym interwale się znajduje. Pokazałem już Tobie, że możemy to zrobić z wykorzystaniem metody include, ale istnieje jeszcze druga możliwość. Stwórzmy sobie jakiś przedział od 1 do 10, i wówczas za pomocą trzech znaków równości możemy sprawdzić, czy dana wartość się w tym przedziale znajduje. Przejdę teraz do mówienia wyrażeń regularnych. Wyrażenia regularne to tak naprawdę taki mini język, który służy do opisywania wzorca tekstu. Ten wzorzec możemy później wykorzystać na wiele różnych sposobów, co za chwilę pokażę. Na przykład do wyszukiwania albo do dopasowywania. Wyrażenia regularne możemy stworzyć z wykorzystaniem takiego oto schematu. Kiedy zaczynamy od slasha, później podajemy ten wzorzec i za slashem mogą się pojawić dodatkowe identyfikatory. Same wyrażenia regularne to dość skomplikowany element języka Ruby, ale pokażę Tobie pewne podstawowe elementy właśnie z wyrażeń regularnych. Przejdę teraz do konsoli. Wyobraźmy sobie, że mamy pewien tekst. Na przykład, niech będzie to tekst. Hello Ruby. Jakąś zmienną. Żeby zastosować wyrażenie regularne, użyjemy specjalnej składni, która składa się ze znaku równości oraz tildy. Później podajemy nasze wyrażenie regularne. Na przykład czym chcemy sprawdzić, czy w tym tekście jest gdzieś słówko hello. Jest i znajduje się na pozycji pierwszej. W ten sposób za pomocą znaku równa się i tylny spróbowaliśmy dopasować nasze wyrażenie regularne do tekstu. Alternatywnie możemy zastosować metodę match, która w tym przypadku zwróci nam true lub false. W zależności od tego, czy nasze wyrażenie regularne pasuje do tekstu, pokazywałem też, że są pewne modyfikatory, które możemy dodać do tego wyrażenia regularnego. Do takich podstawowych należą i, które spowoduje, że wielkość liter nie będzie brana pod uwagę, albo m. W przypadku, jeśli nasz tekst jest w wielu linijkach, wtedy to dopasowanie będzie właśnie odbywało się w wielu liniach. Kolejnym elementem wyrażeń regularnych jest pokazanie jakie elementy powinny być dopasowane. Dajmy na to, chcemy sprawdzić czy nasz tekst zawiera zawiera litery e lub l. Tak samo możemy zrobić z zakresami. Na przykład od 0 do 9, albo też, czy znajdują się tam litery od A do E. Alternatywnie, te zakresy możemy zastępować specjalnymi przełącznikami. Przykładowo, stwórzmy sobie takie wyrażenie regularne, które będzie miało tutaj slash w. Slash w tak naprawdę odpowiada wszelkim małym, dużym literom, podkreśleniu i cyfrom. Analogicznie możemy zastosować slash d, które spróbuje znaleźć tylko cyfry, albo slash s, które spróbuje znaleźć spacji. Możemy zastosować również pewne zamienniki. I takim najpopularniejszym jest kropka, która reprezentuje każdy dowolny znak, za wyjątkiem znaku końca linii. Czyli chcemy dopasować coś, co rozpoczyna się na h. Później ma dowolny znak i na końcu E. Istnieją też pewne przełączniki, które mówią nam o ilości powtórzeń. Najpopularniejszy jest plus, który oznacza jedno lub więcej wystąpień. Na przykład tutaj chcielibyśmy mieć H, później dowolny znak, przynajmniej raz i na końcu O. Kolejnymi takimi przełącznikami jest gwiazdka, która mówi nam 0, lub jedno wystąpienie, znak zapytania, 0 lub jedno wystąpienie oraz określona ilość powtórzeń, na przykład od 3 do 5. Możemy zrobić takie oto wyrażenie. Tutaj chcemy mieć E w ilości od 1 do 2. Najbardziej podstawowe zastosowania wyrażeń regularnych w Rubim odbywają się właśnie na tekstach. I Tutaj możemy wymienić trzy takie podstawowe metody. Jest to scan, jest to gsab, jest to split. Scan służy do sprawdzenia, zbadania, czy w naszym tekście znajduje się dane wyrażenie regularne, czy dało się je dopasować. Przykładowo, nasz tekst chcemy sprawdzić pod kątem wystąpienia wyrażenia. L. tak widzimy dwa razy zostało to dopasowane następnie sprawdźmy jak działa GSAP GSAP pozwala na zastępowanie czyli chcemy aby zostało dopasowane wyrażenie regularne składające się z litery L i by zostało każde wystąpienie tego wyrażenia regularnego zastąpione na literkę S jest jeszcze SPLIT który w analogiczny sposób pozwala na podzielenie tekstu według zadanego wyrażenia regularnego.